Drugi typ krzywej przeżywania to krzywa wklęsła. Zaznaczona jest ona tutaj kolorem zielonym i dotyczy ona organizmów, które wydają na świat liczne potomstwo. Czyli śmiertelność organizmów jest bardzo duża i one już od najmłodszych lat są bardzo narażone na śmierć. I ich ilość drastycznie spada, zwłaszcza tutaj w pierwszym stadium życia. Organizmy rodzicielskie wydają bardzo dużo potomstwa na świat, jednak nie opiekują się nim, więc ta śmiertelność jest bardzo duża.